Pogadamy, pogadamy. Takie są nasze, takie jest nasz los. Mam wam dziewczyny coś zaśpiewać? Bo męska rzecz być daleko, a kobieca wiernie czekać. Bo Marcin, choćbym ciemną szedł doliną, nie odpuszczę skurwysyną. Liczę się z tym, że mogę nagrywać, tak? Co? Nagrywasz? Tak. Liczę się z tym, że mogę być zatrzymany, powód nie jest mi znany, ale słuchajcie, wkurw pielęgnować, ducha nie gasić i tak przede wszystkim nie dajcie sobie zamknąć ust. Wszystko, co dzisiaj powiedziałam, było cytatem. Nie ma podstawy prawnej. Dokładnie, ma... dokładnie. Kijaczek. Tak, ja my to idziemy. Trzymajcie się Nie widzę, za czym są ludzi. Nie zasłaniajcie światła. Przyświecić? Pan Łukasz, Marek, tak? Słucham, o co chodzi? Witam. Mogę zobaczyć pana twarz? Proszę. Dobrze, dziękuję. Słucham pana. Jest pan zatrzymany. Powód? Kierowanie gruźb karalnych i znieważenie funkcjonariusza publicznego. Proszę pana. Zostanie pan doprowadzony do prokuratury. Proszę zapraszam pana, moment, proszę mnie nie szarpać. Ja jeszcze nie szarpię. Moment, proszę pana. Proszę rączki z daleka. Jeżeli chcecie mnie aresztować, to... My nie aresztujemy, my zatrzymujemy. Jeżeli chcecie mnie zatrzymać, bezpodstawnie, to proszę podać powód faktyczny tego zatrzymania. Powiedziałem panu. Zostanie pan doprowadzony do prokuratury. Zapraszam pana. To co pisze policjant było powodem faktycznym. No, proszę. Ale mam... Ej, cicho! Nie dyskutujcie, proszę. Podstawę prawną też podać? Artykuł 244 Kodeksu postępowania karnego. Dziękuję, to wszystko idziemy do samochodu. Proszę pana, proszę mnie nie szarpać. Moment, cisza, spokój. Jeszcze pana nie szarpujemy, spokojnie. No kolega już się zaczyna. Jeszcze nie zaczął, momencik. Szanowni panowie, jeśli jest taka potrzeba, żebyście mnie zatrzymali, to ja oczywiście z wami pójdę dobrowolnie, nie musimy się szarpać. Zapraszam. Natomiast pragnę nadmienić tutaj publicznie w tym miejscu, że wszystkie słowa, które dzisiaj z moich ust padły, były cytatem. Ja od siebie tak i wyraźnie jest. To mówiłem. Tak cytat, jest. Cytuję, powtarzam, więc chciałbym, żeby to ładnie, żeby to wybrzmiało. Tak? A teraz może zapraszam. Proszę bardzo. Zeznania, na późniejszym etapie wyjaśnienia. Wstyd. Hańba. 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 Cisza! Moment, niech pan nie szarpie. Marcin, a gdzie ten statyw? Jest decyzja prokuratora. Zanieś. Na jaką komendę jedzie? Na chcemy! Ja bo ci mówię normalnie. Hańba! Polacy! Polacy! Hańba! Jacy Polacy! Do przodu, nie po tyłu. Nie ma tyłu. Daj temu. Daj Bartkowi. Dobra. Wszystko daj Bartkowi. Staty chcą resztę. Trzymaj się, Marcin. Bartkowi daj staty. Jesteśmy z tobą. Marcin, jesteśmy z tobą. Cyrk na kółkach. Śmieszni są. Dobrze, śmieszni, nie? Cyrk. Zapraszam. A klaunów ci u nas do staty. No. Ale dobrze, że wyszczepiono. Hańba! 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 Hańba!
Trzymaj się, Marcin! Trzymaj się! Jesteś z tobą! Niechaj mnie chłopie. Wyszczepieni! 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 Ziobro, ty kurwa jesteś oszołom, zajebańcą! Jak tak kurwa można ludzi traktować? Jesteście hańbą narodu! Hańbą narodu! Hańba! Hańba! Naród będzie plumał w twarz! Nie kurwa żaden pony! A tutaj nie macie na coś kurwa! To jest Polska! To jest Polska! Tu jest Polska! A nie Polin! Tu jest Polska! A nie Polin! Tu jest Polska, 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 a nie Polin! Dla Rockefellera pracujecie, nie dla nas! Wy na razie macie na chleb, my nie. Zobaczymy, co wtedy będzie. Wszystkich nas nie zamkniecie! Do domu, koty! Wyszczepieni! Od Rockefellera! Wyszczepieni! Od Rockefellera!